Przeczytajmy Słowo Boże z Ewangelii Mateusza. Mateusza 13 rozdział. Od 18 wersetu. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Inne podobieństwo powiedział im: podobne jest królestwo niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach,
a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat. A dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żeńcy to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. W wersetach tych mamy nakreślone kilka podobieństw przedstawionych przez Pana Jezusa Chrystusa, gdy chodził jeszcze po ziemi. I z punktu widzenia ludzkiego nic nie wskazywało na to, że zakończy się to inaczej niż przyjęciem króla, który przyszedł założyć królestwo. Nawet Piotr powiedział do Pana Jezusa, gdy Pan Jezus zapowiedział, że jego celem jest umrzeć na krzyżu, to Piotr, szczery uczeń, powiedział: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Więc w ten sposób perspektywa ludzi, którzy już
byli przez Pana Jezusa pozyskani jako szczerzy uczniowie, była taka, jak widzieliśmy na końcu Ewangelii, że uczniowie nawet po zmartwychwstaniu Pana Jezusa oczekiwali, że no już jest podstawa do założenia nowego przymierza, czyli złożona doskonała ofiara Pana Jezusa, i pytali, czy teraz odbudujesz królestwo Izraelowi. I tutaj mamy kilka takich myśli, które są uniwersalne, które mają również zastosowanie w każdym czasie. I jedną z tych rzeczy jest stosunek człowieka do Słowa Bożego. Od 18 do 23 wersetu mamy pokazane, w jaki sposób człowiek, odnosząc się do Słowa Bożego, robi sobie albo krzywdę, albo pełnymi garściami korzysta z Bożych błogosławieństw. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Tutaj to słowo nie rozumie jest słowem w pewnym sensie aktywnym. W innym miejscu Słowo Boże mówi, świadomie wiedzieć nie chcą. To jest prawdopodobnie cytat z listu Judy. Czyli jest to ktoś taki, kto na tyle zapoznany został ze słowem o królestwie, że w formie buntu odrzuca to słowo. Nie chce, świadomie nie chce go przyjąć, nie chce go zaakceptować, nie chce go rozumieć tak, jak Bóg oczekuje, żeby je rozumieć. Tak jest z każdym, kto bierze Słowo Boże do ręki albo w jakiśkolwiek inny sposób ze Słowem Bożym jest zapoznany. Czyta jakieś słowa na jego temat, czyli na przykład, że jest grzesznikiem, i zaczyna się bunt. Jak to ja jestem grzesznikiem? A przecież ja ukradłem mniej krów niż Kowalski. Mniej razy zdradziłem żonę niż Wiśniewski. I tak dalej zaczyna się wyliczanka. Świadomie wiedzieć nie chce. Świadomie nie rozumie. I diabeł tylko na to czeka. Przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. Diabeł z takim człowiekiem się nie patyczkuje. I to jest niestety bardzo smutny stan takich osób. Posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, szybko się poddaje zepsuciu. Tutaj mamy człowieka, który, gdy usłyszał Słowo Boże, usłyszał, że jest grzesznikiem, usłyszał, że Pan Jezus umarł za grzeszników, usłyszał, że może przyjąć zbawienie, z radością uznał, że ono jest prawdziwe. Z radością uznał, że to jest coś dla niego. I to jest tego typu przypadek,
że niestety niedawno moja znajoma rolniczka mówiła, że zasadziła w ogrodzie pewne nasiona. Po dwóch, trzech czy czterech dniach, czy może po tygodniu, kiedy one już normalnie powinny zakiełkować, okazało się, że cała plantacja jest do ponownego obsiania, gdyż nie miały w sobie korzenia na tyle, żeby rokowały wzrost. I to jest właśnie tego typu przypadek, że nie ma w sobie korzenia. Nie wypuścił tego korzenia w poszukiwaniu tego, żeby się zakotwiczyć w Słowie Bożym, żeby się zakotwiczyć w prawdach Słowa Bożego. Są to ludzie, którzy wszystko, co o Bogu wiedzieć można, nie tylko wiedzą, ale jest tu wyraźnie powiedziane, z radością to przyjęli, ale mają tak zwany słomiany zapłon. Nie mają w sobie korzenia, nie dbali o to. Nie interesowało ich to na tyle, żeby zadbać o to, żeby ten wzrost nastąpił. Gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, taki człowiek bardzo szybko chłonie zło z otoczenia. Taki człowiek zaczyna wyglądać jak ci, którzy nigdy Słowa Bożego nie widzieli, nie słyszeli, nie rozumieli, nie przyjęli. Bo zgorszenie, co do zasady, musi mieć co najmniej dwie strony. Tego, który gorszy i tego, który ulega zgorszeniu. Jeśli mamy człowieka, który jest ugruntowany w Słowie Bożym, to Słowo Boże wydaje świadectwo, że taki człowiek nigdy się nie zgorszy. Idealnym przykładem jest sam Pan Jezus. On mógł przebywać wśród grzeszników, wśród celników, wśród cudzołożników i ani jednej złej maniery od nich nie przyjął. To jest łatwiejsza część, bo to było wiadomo, że to są grzesznicy. Ale nasz Pan Jezus ostał się nawet wśród obłudników religijnych. Wśród tych, którzy jak anioł światłości, jak sługa sprawiedliwości, będąc sługami diabelskimi, będąc praktykującymi religię ateistami, otaczali go saduceusze i faryzeusze. My często mamy tak, że z łatwością odrzucamy grzechy ludzi najbardziej zepsutych, znanych z tego, że tarzają się w błocie grzechu. Ale jeżeli pojawia się anioł światłości, jeśli pojawia się ktoś, kto podaje się za sługę sprawiedliwości, jeśli podaje się ktoś taki jak praktykujący ateista, praktykujący religię ateista, to bardzo szybko od tego obłudnika religijnego przejmujemy pewnego rodzaju obyczaje. Wtedy się gorszymy. A więc jest ważne, że do zgorszenia potrzebne są dwie strony. Ten, który gorszy i ten, który ulega zgorszeniu. Tutaj mamy właśnie powiedziane, że oni się szybko gorszą. Wnet, słowo wnet, to znaczy szybko. Gdy pojawi się jakakolwiek presja na słowo, apostoł Piotr mówi do sióstr, aby trzymały się słowa Bożego co do zaleceń tych, które dotyczą sióstr i aby nie dały się nastraszyć. Bo właśnie to jest prześladowanie dla słowa. Różnego rodzaju strachy, różnego rodzaju wyśmiewanie, różnego rodzaju opresja lub różnego rodzaju
twarde oddziaływanie wręcz, jak to jest w krajach, gdzie prześladowania są kończące się okaleczeniami wierzących lub śmiercią. Kolejny, posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i uda bogactwa zagłuszają słowo i plonu nie wydaje. Czyli mamy tutaj kolejną grupę osób, które wiedząc, że Pan Jezus chce ich mieć w odosobnieniu, wiedząc, że tak jak słyszeliśmy niedawno kazanie brata Briana, że my jesteśmy święci, oddzieleni i mamy stać osobno. Pan postawił osobno umiłowanego swego, i mówi jeden z psalmów. Więc my mamy być w odosobnieniu od zła tego świata, od neutralności zimnych chrześcijan, z dala od obłudy praktykujących religię ateistów. I mamy się z dala trzymać od tego, co niesie ten świat. Bardzo często mieliśmy okazję słyszeć, że diabeł w ogóle nie jest zainteresowany ludźmi tego świata. On zainteresowany jest tym, żeby zamieszanie czynić wśród tych, którzy słuchają słowa. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Bo w momencie, gdy przedstawiciele piekła widzą, że zaczynamy cokolwiek mieć wspólnego z Biblią, cokolwiek mieć wspólnego z chrześcijaństwem, to diabeł nie zna serca. Diabeł nie wie, czy ma do czynienia z prawdziwym, odrodzonym na nowo chrześcijaninem, czy też ma do czynienia z człowiekiem, który tylko bawi się religią. Najpierw rozwiązywał krzyżówkę, a potem z nudów weźmie trochę, poczyta Biblię. I diabeł tego nie wie, dlatego przypuszcza szturm z pełną siłą, tak jakby miał do czynienia z chrześcijaninem. I wtedy chrześcijanin się ostoi, bo ma Ducha Świętego. Sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale się podniesie. A niesprawiedliwy od razu zaczyna upadać i wystarczy 1 atak, może 2. Tutaj mamy właśnie coś takiego, że ktoś oprócz Słowa Bożego wpuścił do swojego serca umiłowanie tego świata. I druga rzecz, ułuda bogactwa. Te dwie rzeczy, które często są ubrane w rzeczy podobne do chrześcijańskiego życia pełnego obowiązkowej pracy w tym miejscu, gdzie nas Bóg postawił. Bo jak odróżnić kogoś, kto zajmuje się elementami tego świata, bo jest to jego zawód i po prostu się tym zajmuje, gdyż musi dostarczyć żywność rodzinie, a odróżnić od kogoś, kto miłuje te rzeczy tego świata i z rozkoszą się tym zajmuje. Albo ułuda bogactwa. Jak odróżnić zapobiegliwego biznesmena od takiego, który po prostu jest zakochany w pieniądzach i tego człowiek nie jest w stanie z boku ocenić. Natomiast jeżeli faktycznie ułuda bogactwa wedrze się do serca, jeśli umiłowanie tego świata wedrze się do serca, to w takim sercu nie ma miejsca na miłość do Ojca. Bo tak mówi między innymi Jakub,
że kto miłuje świat, to nie ma w nim miłości Ojca. I uda bogactwa z kolei Paweł mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej popadli i poprzebijali się różnymi biedami. I to jest właśnie tutaj zagrożenie opisane w tym 22 wersecie, że wtedy zagłuszone jest, zaduszone jest słowo i plonu nie wydaje. Duch Święty jest wtedy zagaszony. Słowo Boże mówi: ducha nie gaście. 23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Czyli mamy kogoś, kto słucha i rozumie. I nie ma dodatkowych elementów. Czyli nie wpuścił do siebie kierowania się otoczeniem, tak jak to zrobił ten, który był na gruncie skalistym. Nie dopuścił do siebie elementów związanych z tym, żeby świadomie odrzucać Słowo Boże. Tylko mamy do czynienia z kimś, kto posłuszny jest, czyli słucha, posłuszny jest Słowu Bożemu. Wie, że gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, jak mówi pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział, 23 werset i 24. I rozumie, czyli analizuje te wszystkie powiązania między tym, co Słowo Boże ogłasza i tym, co jest w tym Słowie objawione. Nie podchodzi do Słowa Bożego w sposób lekkomyślny, tylko stara się zgłębić je i dokładnie rozumieć. Tu jest powiedziane, że taki człowiek z takim nastawieniem ma przywilej wydawania owocu. I jest to podzielone. Jeden wydaje owoc stokrotny. Drugi wydaje owoc 60-krotny. A inny 30-krotny. Tutaj nie jest powiedziane owoce. Jest powiedziane owoc. Podobnie, gdy mamy powiedziane, że owoc ducha to i tam jest 7 aspektów owocu Ducha Świętego. W innym miejscu mamy powiedziane owoc warg wyznających Jego imię. I też jest owoc sprawiedliwości wydawany przez tych, którzy pokój czynią. Więc charakterystyczne jest to, że tu jest liczba pojedyncza owoc. I ten owoc jest po prostu stokrotny, albo 60-krotny, albo 30-krotny. I ścigajmy to, żebyśmy unikali miłości tego świata, żebyśmy nie dali się nastraszyć tym, że materialne sprawy jakieś są, jakieś mają znaczenie. Nie mają, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo też mamy wiele tego typu napomnień, które zachęcają nas do stałości, że nie mamy być unoszeni lada wiatrem nauki,
Ale żeby tak było, to musimy mieć korzeń. Musimy być w tym Słowie Bożym zakorzenieni. Czerpać soki życiowe tylko ze Słowa Bożego, a inne rzeczy traktować jako uzupełnienie tego procesu. Czasami jest to łatwo pomylić, że dajemy się zagonić sprawami codziennego życia i Słowo Boże jest jako dodatek, który jest usuwany jako zbędny po pewnym czasie. Więc bądźmy tymi, którzy słuchają i rozumieją. To jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność człowieka, który jest posiany i który ma się tutaj tego trzymać. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na roli swojej. Jest to wyraźnie powiedziane, że to jest inne podobieństwo, więc co prawda są pewnego rodzaju elementy, które również odnoszą się do siania ziarna, również odnoszą się do pracy na roli, ale jest to podobieństwo zupełnie inne. Tak mówi początek 24 wersetu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? Zatem mamy tutaj powiedziane, że zostało posiane dobre nasienie. To nasienie dobre ma wydać dobry plon. Jednakże doszło do zanieczyszczenia plantacji. I plantacja ta została zanieczyszczona przez wroga. I ten wróg nasiał konkolu między pszenicę. Gdy widzimy na przykład w księdze Hioba, gdy synowie Boży stawili się przed Panem, to między nich również zakradł się, a być może wszedł. Tam nie mamy powiedziane, czy się zakradł, czy wszedł, ale znalazł się między nimi szatan. Zawsze, gdy synowie Boży zgromadzają się, aby mieć w centrum Pana Jezusa, aby być zgromadzonymi przed Panem, zawsze między nimi pojawia się szatan, aby oddziaływać, aby mieszać. Tutaj widzimy go, że poumieszczał konkol. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że to symbolizuje pewnych ludzi, czyli dobre nasienie byłoby to ludzie, którzy są narodzeni na nowo, ludzie, którzy są zbawieni, ludzie, którzy są pewni tego, że Pan Jezus Chrystus ich zna i że są oni znani przez Pana Jezusa Chrystusa. A konkol
To są ludzie, którzy z różnych stron zostali wprowadzeni do kościoła, do królestwa, do między sprawiedliwych Żydów. Bo to widzimy, że za każdym razem, gdy mamy do czynienia z wiernym ludem Bożym, niezależnie od tego, czy to był lud izraelski, który wychodził z Egiptu, tam też między niego wkradli się mieszańcy, którzy potem robili bardzo duże zamieszanie i szemranie. Widzimy to też w przypadku chrześcijaństwa. Także takie rzeczy mają miejsce, że najpierw byli tylko i wyłącznie uczniowie Pana Jezusa. Nikt z postronnych nie miał odwagi między nich się zakraść, bo ludzie mieli ich w wielkim poważaniu. Ale później w drugim liście do Tymoteusza już widzimy, że chrześcijaństwo jest przedstawione jako wielki dom, gdzie są ludzie, którzy są przedstawieni przez złote naczynia i srebrne naczynia, czyli ci, którzy są narodzeni na nowo, które są używane część do rzeczy świętych, część do pospolitych. Są też naczynia drewniane, gliniane, które odpowiadają ludziom, którzy nie są narodzeni na nowo. I ci ludzie są w tym wielkim domu, w chrześcijaństwie. To są ludzie, którzy są bez życia Bożego. Może zostali wprowadzeni przez źle głoszoną Ewangelię. Może zostali wprowadzeni przez to, że co prawda mieli prawidłowo głoszoną Ewangelię, ale wierzący nastawieni tak bardzo na to, żeby odnieść sukces ewangelizacyjny, zbyt pochopnie wprowadzili ich między wierzących. Być może pojawili się z powodów socjalnych wierzący, być może udzielali im praktycznej pomocy, na przykład przy wiezieniu węgla. I ci niewierzący ludzie stwierdzili, że gdzie im będzie tak dobrze jak wśród chrześcijan. Co prawda trzeba trochę wysiłku ponieść, nauczyć się kilku niezrozumiałych pieśni opiewających jakiegoś nieznanego im Jezusa, ale poza tym są zaopatrzeni lepiej niż ci, którzy się trzymają z dala od religii. I w końcu mamy też dzieci, które się rodzą w domach chrześcijan, które są grzesznikami, które są poganami, dopóki same osobiście nie nawrócą się do Pana Jezusa. I niestety niektóre z tych dzieci nie nawrócą się do Pana Jezusa. Natomiast żyjąc w chrześcijańskim domu, od początku są nauczeni religijnych obyczajów. Od początku znają język i wyglądają jak chrześcijanie. I bardzo mocno upodabniają się do pszenicy. Mijają lata, być może niektórzy z nich zostają później kaznodziejami, bo być może byli w kręgach, gdzie oczekiwano tego, żeby się wykazywali religijnie. W końcu mają dobrą edukację religijną po szkółce niedzielnej, po młodzieżowym. Później co niedzielę, co środę w zborze. I później wyuczona forma przedstawienia jakichś religijnych przemyśleń z zakazalnicy. Po pewnym czasie jest to nie do odróżnienia. Po pewnym czasie takich glinianych i drewnianych naczyń w wielkim domu, jakim jest chrześcijaństwo, namnożyło się tak wiele, że aktualne jest pytanie Pana Jezusa: ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Oczywiście wiemy, że
To pytanie jest zadane odnośnie tych, którzy będą zabrani tuż przed tysiącletnim królestwem, przed nowym przymierzem. Ale jest ono aktualne również i dzisiaj, bo widzimy, jak daleko zepsucie idzie, jak daleko się to wszystko wymieszało. I nie dziwi gorliwość sług gospodarza z 27 wersetu. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona i konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Tak bardzo Pan Jezus troszczy się o pszenicę, że nie pozwala wyrwać konkolu. Oczywiście niesie to ze sobą pozytywne konsekwencje, że prawdziwe dziecko Boże nie będzie wyrwane, jeśli jest pomylone z konkolem. Ale niesie również to negatywne konsekwencje, że bezprawie w zborach się rozmnaża, że bezprawie wśród wierzących staje się tak szerokie, że zaczynają się nie tylko zgorszenia tych, którzy gorszą, ale zgorszenia tych, którzy zgorszeniu ulegają. I się to przenika. Jeśli byśmy się zastanowili nad tym, czy gdyby dzisiaj przenieść jakichś wierzących z pierwszego stulecia do naszych zborów i potem zapytać, gdzie byli, to czy powiedzieliby, że byli na zgromadzeniu chrześcijańskim? Czy może nie chcielibyśmy wiedzieć, co by powiedzieli? 30 werset. Pozwólcie obydwom rość razem do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Widać tutaj, że te będą razem aż do żniwa. Sekwencja wydarzeń z tego wersetu, przebieg wydarzeń z tego wersetu wskazuje wyraźnie, że najpierw będzie zebrany konkol, który będzie powiązany w snopki na spalenie, a pszenica będzie zwieziona do mojej stodoły. Jeśli byśmy mieli to zatem odnosić do punktu czasowego, bardziej pasuje to do sytuacji tuż przed tysiącletnim królestwem, tuż przed rozpoczęciem się nowego przymierza. Dlatego, że jest tutaj najpierw związany konkol, a więc najpierw są zebrani źli, a dopiero potem zabrani dobrzy. Nie pasuje to do tysiącletniego królestwa, nie pasuje to do nowego przymierza, dlatego że wcześniej jest powiedziane, że nieprzyjaciel nasiał konkolu. W tysiącletnim królestwie, w nowym przymierzu, szatan będzie związany, więc nie będzie w stanie nasiać konkolu. Natomiast jeżeli byśmy chcieli to odnieść do chrześcijaństwa, do Kościoła,
to musimy pamiętać, że przypowieści nie są przenoszone jeden na jeden i w tym momencie to nie pasuje do tego, co stanie się na koniec ery Kościoła, czyli pochwycenie, a więc zabranie najpierw wierzących, wszystkich prawdziwych zbawionych do nieba, a źli zostaną na ziemi i utworzą tak zwaną wielką wszetecznicę w czasie siedmioletniego okresu 70. tygodnia Daniela. Od 31 wersetu poruszając się, widzimy inne podobieństwo. Podał im mówiąc: podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Czyli widzimy tutaj porównanie do rośliny, która jest nazwana w naszym tłumaczeniu jako ziarnko gorczyczne, które było w tamtym czasie Izraelitom znane jako jedno z najmniejszych lub wręcz najmniejsze ze wszystkich nasion stosowanych przez nich w uprawach. I teraz jeżeli oni znają ten przykład, że takie małe nasionko wydaje taką dużą roślinę, to to daje do myślenia, że Królestwo Boże, chociaż się zaczęło od tego, że Pan Jezus wraz z 12 uczniami, potem 70, potem większymi grupami głosił Słowo Boże, później po zamordowaniu Pana Jezusa, po zmartwychwstaniu, w jeden dzień nawróciło się kilka tysięcy osób i zostało ochrzczonych, to pokazuje rozwój Królestwa Niebios, które rośnie, które rozwija się, które jest coraz większe. Ale nie ma tutaj tylko i wyłącznie dobrych rzeczy, bo jest tu zapowiedziana również rzecz zła. Przylatują ptaki i gnieżdżą się. Ptaki przedstawiają nieczyste, demoniczne wpływy. I tak jest też w chrześcijaństwie. Tak też jest w tym, co znamy jako wielki dom chrześcijaństwa. Są tam prawdziwe dzieci Boże, ale również są różnego rodzaju osoby nieodrodzone lub osoby odrodzone, ale skażone fałszywą nauką. I te wszystkie elementy są tu reprezentowane negatywne przez te ptaki. Czy to są fałszywe Ewangelie, czy to są fałszywi nauczyciele, czy to są różnego rodzaju dziwne koncepcje, które zupełnie nie są związane z tym, co jest celem chrześcijanina, żeby on się nimi zajmował. Czyli odnosząc się do tego, co wcześniej, one są powiązane z ułudą bogactwa, z umiłowaniem tego świata, z dawaniem wiary temu, co nie jest Słowem Bożym, tylko jest ludzką koncepcją. Ale też oprócz tego są koncepcje czysto demoniczne. Może słowo czyste nie pasuje, brudno-demoniczne. Czyli są to koncepcje różnego rodzaju zamieszania religijnego. Fałszywe poglądy religijne, które atakują osobę Pana Jezusa Chrystusa albo atakują Jego doskonałe dzieło na krzyżu. I takich fałszywych nauk jest pod przykrywką chrześcijaństwa
propagowanych bardzo wiele. Jest to cała tradycja, jest to cały system różnego rodzaju nauczań, gdzie Słowo Boże w najlepszym wypadku jest tylko dodatkiem, a najczęściej jest w ogóle pomijane. A jeśli już jest używane, to używane jest nie jako Słowo Boże, które jest ostoją prawdy, tylko Słowo Boże, które ma być ozdobą dla fałszywego nauczyciela, żeby ładnie wyglądał z Biblią w ręku. Kolejne podobieństwo. Inne podobieństwo powiedział im: podobne jest królestwo niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko skisło, albo aż się wszystko zakwasiło. Czyli widzimy, że tutaj jest negatywny aspekt związany z fałszywą nauką, która jest porównana do fałszywego, do kwaśnego zaczynu, takiego, który jest psujący, który powoduje, że wszystko się zakwasiło. To słowo "wszystko się zakwasiło" osądza również nas, bo to oznacza, że mamy się szczególnie mieć na baczności. Czy jesteś świadom tego, że jesteś zakwaszony? Jak bardzo jesteś zakwaszony? To dotyczy pytanie każdego z nas. Ile koncepcji fałszywych dało się znaleźć w naszych sercach i naszych głowach? Ile brakuje nam do chrześcijan pierwszego wieku? Musimy kontrolować wszystkie myśli zgodnie ze Słowem Bożym i odrzucać wszystko, co ze Słowem Bożym nie ma nic wspólnego, lub tylko Słowa Bożego używa do usprawiedliwienia, żeby wyglądało podobne do biblijnego. Mamy Słowo Boże traktować jako jedyny drogowskaz w tym, co mamy czynić. Nie dodawać do tego żadnych ludzkich koncepcji. Aż się wszystko zakwasiło, aż wszystko skisło. Jest to mocno osądzające. Od razu przywodzi na myśl Laodycea, która była taka, że Pan Jezus stał za drzwiami i nie było dla Niego miejsca w środku. Brat Edwin Cross kiedyś napisał bardzo pouczający artykuł skierowany do naszych zborów, w którym było napisane, czy wszyscy jesteśmy Laodycejczykami. Lubimy się powoływać na Filadelfię i to są słowa, które nie pasują do tego naszego celu, jakim jest to, żeby być jak Filadelfia. Ale tu jest wyraźnie powiedziane, wszystko się zakwasiło. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Czyli mamy wyraźnie powiedziane, że tym, który posiał to dobre nasienie, to jest sam syn człowieczy, Pan Jezus Chrystus. Rola zaś
to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego, czyli ludzie nienarodzeni na nowo, których Biblia wyraźnie nazywa dziećmi diabelskimi, albo wręcz Pan Jezus kiedyś powiedział do takich: ojcem waszym jest diabeł. I to są synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wyraźnie widzimy tutaj, że jest to odniesienie do kary piekła wiecznego, która czeka ludzi nieodrodzonych. Czeka ludzi, którzy są tym kąkolem. Z takiego piekła nikt nigdy nie wyjdzie, bo jest to na wieki wieków, jak objawia nam Słowo Boże, że jest tam człowiek zanurzony jak w jeziorze ognia i siarki. Jak jezioro opatula człowieka swoje wodą, tak jezioro ognia i siarki otacza takiego człowieka ogniem i siarką i będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. 43. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Podobne jest też królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Tutaj widzimy, że Pan Jezus jest przedstawiony jako człowiek, który znalazł skarb. Ale ponieważ nie jest złodziejem, to tego skarbu nie bierze od razu, tylko kupuje cały teren, całą działkę. Kupuje oną rolę. Natomiast ta rola kosztuje go wszystko. Musi sprzedać wszystko, co ma. To jest nawiązanie do ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus wydał samego siebie za cały świat. To pokazuje nam, że Pan Jezus ma prawo do każdego człowieka, i zbawionego, i niezbawionego, na podstawie tego, że odkupił cały świat. Jest właścicielem całej roli. Bo 38 werset nam mówił: rola zaś to świat. Czyli jak czytamy Jana 3,16: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzimy, że to jest prawo doskonale uniwersalne. Każdy człowiek może przyjść do Boga. Może przyjść do Boga przez Pana Jezusa, bo już został odkupiony. O fałszywych nauczycielach jest powiedziane, że zapierają się władcy i Pana, który ich odkupił. Więc Bóg ma prawo do każdego człowieka nie tylko na zasadzie pierwotnego prawa, gdyż pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, i świat, i ci, którzy na nim mieszkają, bo Bóg jest stworzycielem, ale drugi element tego prawa opiera się na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, który sprzedał wszystko, co miał, i kupił oną rolę na podstawie tej doskonałej ofiary. To jest podwójne prawo własności Pana Jezusa do każdego człowieka. I jeśli każdy człowiek, który jest własnością na podstawie tych dwóch uprawnień, ma prawo skorzystać z Ewangelii, ma prawo skorzystać ze zbawienia, to niestety wiemy,
że nie wszyscy skorzystają, nie wszyscy będą tą częścią tego skarbu. Są ludzie, którzy wolą iść w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Nawet te słowa pokazują nam, że Bóg zgotował piekło diabłu i jego aniołom, nie ludziom. Nie było Bożym zamiarem, żeby ktokolwiek z ludzi trafił do piekła, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Ale ponieważ człowiek źle używa daru wolnej woli, używa go ku grzeszeniu i ku buntowi, ku nieposłuszeństwu, to niektórzy ludzie się w piekle znajdą. I tak jak czytaliśmy, że oni będą w miejscu, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów na wieki wieków, na zawsze. 45 werset. Dalej podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł. I te piękne perły były jego celem. Natomiast w pewnym momencie czytamy 46, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Tu jest odniesienie do tej samej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, czyli sprzedał wszystko, co miał. Ale tu przedstawiona jest tylko część związana z Kościołem Bożym. Czyli ta drogocenna perła to są wszyscy narodzeni na nowo chrześcijanie, którzy są tą perłą. I widzimy ją później w objawieniu jako oblubienicę. Pan Jezus nas tak umiłował, że poszedł na krzyż. Na krzyżu cierpiał męki. W 3 godzinach ciemności zostały włożone na niego wszystkie nasze grzechy, które on zgładził. Na podstawie tego każde dziecko Boże ma przypisaną sprawiedliwość Chrystusa. Jest ukryty w Chrystusie, jest osadzony w okręgach niebiańskich. Jesteśmy domownikami Boga na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. 47 werset. Dalej, podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, która gdy była pełna, wyciągnęli ją na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Ta sieć pokazuje nam kilka różnych rzeczy. Ja poruszę jeden. Że jest ona podobna do głoszenia Słowa Bożego, do ewangelizacji. I to powoduje, że wielu ludzi, którzy słuchają tego słowa, słyszą, są zagarniani przez tą sieć. Natomiast nie wszyscy się narodzą na nowo. Niektórzy będą z powodów innych niż te założone przez Boga, czyli nie po to, żeby uwielbić Pana Jezusa, ale po to, żeby uwielbić siebie, na przykład jako religijny człowiek podszywający się pod chrześcijanina, żeby zbudować swoje ego, mogą udawać chrześcijanina. I takie ryby, jedne i drugie, korzystają z tych słów Słowa Bożego, no bo jak można się pomalować na chrześcijanina, nie znając przynajmniej części wersetów z Biblii? To właśnie udając religijnego chrześcijanina oddanego rzekomo Bogu, człowiek używa również tego samego zasobu wiedzy, jakim jest Słowo Boże, żeby to zrobić. Ale to nie będzie trwało w nieskończoność. 49 werset mówi, że będzie przy końcu świata tak, że wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I wrzucą ich w piec ognisty. Ten piec ognisty to jest już wspomniane przez nas wcześniej piekło, jezioro ognia i siarki. Śmierć 2.0, mówiąc nowocześnie. Bo dzisiaj
jak się mówi o czymś, że coś jest takie dużo dokładniej, lepiej zrobione niż wersja pierwsza, to się daje 2-0. I niestety piekło to jest właśnie taka śmierć druga, jak mówi nam zapis bezpośrednio w starożytnym języku. A gdybyśmy użyli na dzisiaj, no to pierwsza śmierć to jest śmierć ciała, rozdzielenie ciała od duszy i ducha. A śmierć 2-0, czyli piekło, jezioro ognia i siarki, czyli wieczne potępienie. I wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, czyli będą ci ludzie świadomi na zawsze, na wieki wieków. Będą dręczeni dniem i nocą w miejscu przeznaczonym pierwotnie dla diabła i jego aniołów. Zrozumieliście to wszystko? Zapytał Pan Jezus w 51 wersecie. Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Więc mając te pouczenia, sprawdzajmy siebie, na ile jesteśmy w pierwszym rzędzie narodzeni na nowo. Czy Pan Jezus Chrystus zna cię? Czy też jesteś praktykującym ateistą? Druga rzecz, jeśli już wiemy, że jesteśmy zbawieni, mamy życie z Boga, to czy dbamy o to, żeby się mocno w Nim zakorzenić? Czy nie dajemy sobie namącić w głowach przez ułudę bogactwa i może próbuje nas świat zachęcić czymś tak, że posyłamy pocałunki, może nie do księżyca, nie do słońca, ale skrycie posyłamy pocałunki do jakichś elementów tego świata. I kolejna rzecz. Jeśli już jest te dwie rzeczy odpowiedziane, że jest wszystko dobrze, to kolejna rzecz, na ile dałeś się zakwasić, bracie, siostro? Bo tu jest wyraźnie powiedziane, aż wszystko uległo zakwaszeniu. Czy gdybyśmy my zostali przeniesieni do pierwszego wieku, to czy przypadkiem nie byłby o nas napisany kolejny, piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian? Czyli oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Czy zdalibyśmy test chrześcijanina, będąc z braćmi i siostrami z pierwszego wieku? Zadawajmy sobie to pytanie, bo musimy wracać do tego, co było na początku. Jeśli już na początku chrześcijanie czekali powrotu Pana Jezusa z niebios, to my też mamy to czynić. I mamy się oczyszczać, bo tak mówi Słowo Boże, że ten, kto oczekuje na Syna Bożego, oczyszcza się, jak On sam jest czysty. Jest taka pieśń, która mówi, że niech nas nie minie słowo podane w tej godzinie.
67. Co to mówił? Kornel, tak? Tak. To przeczytaj. Słowo też od duch i życie zesłane na światłość obficie. Przedwieczny Boże swoich rok. Dziś łaskawie nas spotkałeś, błogosławieństwo hojne dałeś. Nas wiodąc wśród zielonych łąk. Objawiasz treść tych słów, pielgrzymce wzmacniasz duch. Aż do celu. Po wszystkie dni, jak szczęśliwy. Dla kogo ojcem jesteś ty? Jak owieczki stada swego, które kupiłeś z świata tego. Na wieki twoi myśmy już. Niech Twe słowo nas nie minie podane znowu w tej godzinie. Twych ust nam serca, Panie, złóż. Ty uż nas pilnie stać, oczekiwaniu trwać. Wierni w małym, wkrótce już my odłączniemy i do tej tam się uczniemy.